Idziemy na sondę. Jak się ubierają Polacy w Polsce? Ja pierdolę, Bartek. Dobry, możemy zadać parę pytań, robimy sondę. Tak, w lupeksie. Kurtka ile kosztowała? Nie wiem, 2 złote. A buty? No buty to już trochę droższe. Gdzie się ubieracie? W sklepie. Jak? W supermarketach. Po ile ta kurtka? 20 zł? A ta córka mi za... No to gdzieś z 25 tak? zł. A najwięcej do Biedronki, bo tam to jest chyba mamy najbliżej, najlepiej. I najtaniej, żeby pani wiedziała. Chodźcie na chwilę, chłopaki! Ej! Chodźcie na chwilę. No ile bluza? Ile taka bluza? Taka bluza nie, 50, 60. Teraz a pani ile za spodenki dała? Za te 25 zł. A sweterek z golfem taki fajny? Sweterek też 25. To musi być skóra. Skóra, no oczywiście. A pani gdzie tą kurtkę kupiła? O, ja już mam chyba z 5 lat. Tak? No. No i tak noszę, bo jest ma kieszenie tak. No. Karakuły mam po teściowej, więc widzi no. pani. Tak starocie to, najładniejsze. Starocie najładniejsze. Pewnie. Starocie są bardzo ładne, tak. A buty, o, takie już. O. Biedronki też są. Nikomu nie zaimponować, bo dzielni pochodzi. No to jest w kropie, normalnie. Tak, krop mówisz? No. Lepiej nie będę mówił, bo to jest taki targ, duży. Gdzie to jest? Na Zielińskiego? No niestety. No to... Ale często na Siewowski też chodzę. To kurteczka ile kosztowała? Kurteczka? No. 40 zł. No i gdzie pan to kupił? No w Eklerku. Gdzie pan kurteczkę kupił? Ja pamiętam, no starejsza. Ile ma? 30 lat? 15 to ma na co najmniej. Ale, nie. Ale torebka też jest dobra. Torebka jest dobra, torebkę dostałam z ohydnym haftem, więc naszyłam, dałam krawcowy i wymyśliłam, żeby tak. Tak, z haftu jest ciekawsze. Oczywiście. Tak. No. A spodnie to już a, mają lata. A buty, reboka? A wszystko? 32 zł. W Eklerku? Tak. O kupach, o syfach w parkach, jaki jest brud wszędzie. To będzie reportaż porządny. Przecież tak, no a tam gdzie myśmy siedziały, jakie tam brudy są. Smród, brud i ubóstwo.